można było chodzić, teoretycznie można było chodzić po całej Warszawie z opaską oczywiście, bo ta sprawa tej opaski, nie pamiętam kiedy ona wybuchła, ale też na początku było napiętnowanie. Człowiek wychodził na ulicę, gdzie mieszkała większość ludności żydowskiej, nie żydowskiej, to było piętno. Jak zawsze jest pełno szumowiny, nawet polskiej. Nie tylko Niemcy bili tych Żydów, którzy wychodzili, ale ta szumowina też się odgryzała. Najlepszy dowód to, co było w 1940 roku. Kiedy mówią, że Niemcy sprowadzali spod Warszawy za 5 zł chlopców i było ich codziennie przed Bożym, przed Wielką Nocą i na placu bankowym, na rogu Ogrodu Saskiego i Placu Bankowego wysadzali ich i oni chcieli rozbijać sklepy, ale wtedy Bernard Goldstein, który był przed wojną w Bundzie dowódcą tego Schutzbundu, co ja mówiłem kiedyś, tej organizacji takiej obronnej, to tej organizacji należały potem, to nie z organizacji, byli ci tragarze z ulicy Ptasiej. Ulica Ptasia to byli tak zwani potocznicy. Oni prowadzili te wózki z towarami, z owocami, z porcelaną, bo Ptasia ulica miała bardzo dużo porcelany i tam jeszcze byli ci tragarze, którzy roznosili węgiel, który węgiel się nosiło, nosili wtedy w takich skrzyniach, jak to się mówi, w skrzyniach na grubej palce i tą palkę się przeskładało przez ramię i się nosiło tą skrzynię z węglem i tak dalej, więc tam oni mieszkali. I ci po dwóch dniach, ci tragarze wyszli z tej ulicy Ptasiej na plac bankowy. No i to się skończyło, bo przepędzili tych chłopców, bo to byli, nie wiem, mówili, że oni byli za pieniądze, ale nie wiadomo, prawdopodobnie, że ich spod Warszawy ich sprowadzono, żeby tutaj zrobili taki mały pogromik, ale to się w ogóle nie udało, bo ten opór tych tragarzy, trzeba tak powiedzieć, bo to byli tragarze, bo to był związek zawodowy jeszcze do tego, się przeciwstawił i oni po dwóch czy trzech dniach przestali tego, bo dostali w ciry i do widzenia. Więc to wszystko były takie akcje ogólno antyniemieckie, ogólno niepolityczne, tylko o życie. Tak to było.